Tym razem będziemy trzymali notkę we właściwym miejscu, przy ugiętym łokciu, ciągle o tym pamiętamy, notki spadającej na przedłużeniu stopy. Teraz dobrze trzymam. Tym razem ćwiczenie będzie polegało na tym, żeby przesunąć prawe ramię, ale popatrzcie, wyprostowane do przodu i ugiąć nadgarstek. Celem ćwiczenia będzie przesunięcie ramienia, ugięcie nadgarstka. Tylko po to, żeby podbić lotkę. To może być trudne na początku, bo to jest dosyć sztuczne ćwiczenie. O, tylko tyle. Popatrzcie. Jestem zadowolony, bo ręka jest prawie pionowa, nadgarstek jest ugięty, lotka została podbita w górę. I tylko tyle. Błędnym będzie ćwiczenie wykonane na przykład tak. Popatrzcie, gdzie jest moja ręka. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby dalej panować świadomie nad swoim nadgarstkiem. Tylko przesunę trochę ramię do przodu, obracając w barku i ugnę nadgarstek. Tylko tym. Zachowując wyprostowane ramię. Czy to jest jasne? Więc spróbujemy to robić. O, to, piękneś to zrobiła. Piękneś to zrobiła na początek, bez... Ale czy trzymasz plank głową? Teraz trzymaj. Nie wiem. Ale gdyby trzymała rakietę i podeszła, tak, to na gwiazdę. To pięknie, tak? Dobra. Dobrze, Ola. Dobrze. Dobrze. To jest bardzo trudne, bardzo dobrze. 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 Możesz troszeczkę do przodu ruszyć rękę. Troszeczkę do przodu. O tak, jeszcze o. Troszeczkę jeszcze troszeczkę do przodu. O! Tak. Zatrzymujesz. Tym nadgarstkiem jak najmocniej. To przyspieszenie nadgarstka. Także ten. A to jest szybko. To jest szybko. Dobrze, bardzo.
King.